programie Skaner Grudziądza himalaista Lech Flaczyński opowiada o swojej ostatniej wyprawie do Nepalu. Himalaiści, grudziądzanie Lech i Wojciech Flaczyńscy po raz drugi z rzędu wyruszyli do Nepalu, by zdobyć ośmiotysięcznik Lhotse. Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi przerwało tę wyprawę, a zamiast zdobywać jedną z najwyższych gór świata, podróżnicy ratowali uczestników innych wypraw w base camp pod Mount Everestem. Z naturą się nie wygra. Trzeba się dostosować do tego, co przyroda nam gotuje. Czasami są to wydarzenia takie nieoczekiwane, wręcz historyczne, jak nie wiem, tragedia pod Nangą Parbat, kiedy nagle talibowie atakują bazę. Wtedy można jakieś uzasadnienie znaleźć, że polityka wielka miesza sprawy wspinaczom, że Amerykanie kogoś tam zabili z drona, w zamian za to jakaś grupa terrorystyczna nas atakuje, no rzeczy niewiarygodne. Natomiast w tym wypadku, w tym roku, no nie ma silnych na trzęsienie ziemi, zwłaszcza na trzęsienie ziemi w górach wysokich. Jak się ziemia trzęsie, lecą z góry pola lodowe, lecą z góry seraki, a potem już pozostaje tylko człowiekowi dostosować się do tego, co się wokół dzieje. Z jednej strony żałujemy, że nie udało nam się wspiąć na nasze Lhotse, ale z drugiej strony mam satysfakcję, że być może uratowałem kilka osób w tej bazie. To, że cały dzień w pocie czoła dźwigałem tych ciężko rannych, to dla mnie jest wewnętrzna także wielka satysfakcja i to jest rzecz nie do przecenienia. Także ja może nie widzę tego tak dramatycznie. Coś zawsze jest na tym świecie. Barbara Flaczyńska na wieści od męża i syna czekała z niecierpliwością w Polsce. Doskonale wiedziała, jakie niebezpieczeństwo grozi jej bliskim. Nasza córa w Poznaniu, taka bieglejsza w internecie i zaczęła szukać informacji, co się dzieje w górach, co się dzieje w bazie pod Everestem. No i właściwie od niej taka pierwsza wiadomość, że zeszła lawina, bo myśmy też nie wiedzieli, co się tam dzieje, ale cały czas miałam wyobrażenie, że ta lawina dotyczy wyższych partii gór i wiedziałam, że oni byli w bazie, że miała się odbyć pudża, że wynieśli w przeddzień do obozu pierwszego sprzęt. No ale skoro są w bazie, a tak sobie wyobrażałam, albo w tej pierwszej, albo w drugim obozie coś się zdarzyło, no to byłam pewna, że im nic nie groziło. No i potem znowu kolejne wiadomości, że jednak podmuch od lawiny dotknął ludzi, którzy znajdowali się w bazie, a ci, którzy przebywają gdzieś tam wyżej, no po prostu czekają, bo są odcięci od zejścia do bazy, więc znowu jak gdyby zdenerwowanie i oczekiwanie na wiadomości, no czy nie dotknęło tych moich bliskich. Ania mówiła, że dowiadywała się, dzwoniła od razu do agencji, ciągle mówię o mojej córce z Poznania i potwierdzano, że Polakom z ich agencji nic się nie stało, bo pewnie to mówił ten Rumun, którego tu widzieliśmy na filmie. No ale to tak mi nie dawało spokoju, więc dopiero jak dostałam SMS-a od Wojtka w niedzielę rano, a to się zdarzyło w sobotę, o 4 nad ranem i napisał: cześć, jesteśmy cali i zdrowi, co prawda całą noc nosiliśmy rannych, są pewnie też zabici, to z jednej strony no jak gdyby trochę spokoju, że jednak jakoś tam są potrzebni do czegoś. No ale jak gdyby no nie pozwalało to człowiekowi normalnie sypiać jeszcze, bo przecież byli daleko i teraz chcieliśmy usłyszeć jakiś głos i potwierdzenie. Poza tym jak łączyli się, bo mieli te karty nepalskie z domem, no to starałam się ich informować o tym wszystkim, co się działo na przykład w Katmandu, bo więcej może wiedziałam niż oni. Lech Flaczyński każdą wyprawę dokumentuje. W swoich zbiorach ma zarówno zdjęcia, jak i filmy. Na zdjęciach, które pokazywałem dzisiaj w czasie tego spotkania, widzieliśmy biedy tych ludzi. Widzieliśmy dzieci, które nie mają niczego, gdzie jeden pluszowy tygrysek może spowodować dziecięcą wojnę, bo każdy by go chciał choćby na chwilę wziąć do rąk. A jeżeli tylko możemy,
pomagajmy tym ludziom. Przyda im się wszystko. Te dzieci nie mają żadnych butów. Nawet zdezelowane, zużyte adidaski dla dziecka są tam rzeczą niezwykle cenną. Nawet każdy pluszowy miś czy inne zwierzątko to będzie dla nich wielkim skarbem. A dla ich rodziców wielką pomocą będzie wszelka pomoc. Najchętniej widziałbym w formie finansowej. No, stać nas na niewielki datek, jak tych datków zbierze się tysiące, to i nie jeden dom zostanie tam odbudowany i w czasie nadchodzącej zimy czy też monsunu ci ludzie będą mieli jakieś schronienie nad głową. Dla mnie budująca była wizyta w Poznaniu. Córa powiedziała mi, że w kościele, do którego chadzają na ich osiedlu, przez jedną niedzielę zebrano 10 tysięcy złotych. Polacy, jeśli chcą, potrafią współczuć innym i pomagać. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejny zapraszamy za tydzień.